Neymar dołączając do Al-Hilal bezpowrotnie zmarnował swoją karierę. Takie opinie pojawiają się po tym, gdy brazylijski skrzydłowy z PSG zamiast dołączyć do FC Barcelony czy Interu Miami wybrał saudyjskie Al-Hilal. Wielu jednak zastanawia się i zadaje sobie pytanie, co by było gdyby Neymar nie dołączył do Al-Hilal, a powrócił do FC Barcelony. Spójrzmy prawdzie w oczy, który z fanów FC Barcelony nie chciałby faktycznie zobaczyć takiego scenariusza? Chociaż jakby się tak nad tym zastanowić, to nie tylko fani Barcelony, ale po prostu kibice piłki nożnej chcieliby chyba jeszcze zobaczyć Neymara na tym najwyższym europejskim poziomie przez te kilka lat więcej. Dlatego dzisiaj próbujemy uratować karierę Neymara, dołączając do FC Barcelony. Nie, 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 żadne Al-Hilale. Sponsorem kanału jest fuksiarz.pl, oficjalny bukmacher La Liga w Polsce. Już na samym starcie mogę was poprosić o zostawienie tutaj kciuka w górę, bo jak sami widzicie, Neymar został powitany jak król. No i nasze zadanie jest z pozoru łatwe, ale jednak jest też bardzo trudne. FC Barcelona, jaką sytuację finansową ma, każdy widzi. FC Barcelona jest też w lidze, w jakiej jest, w której to niekoniecznie jest tak łatwo zarejestrować nowych piłkarzy. Nasze zadanie jest banalnie proste. Musimy tak pokierować karierą Neymara, żeby ten zawodnik triumfował jeszcze w lidze hiszpańskiej. Zgarnął Ligę Mistrzów, a kto wie, może nawet jeszcze wywalczył złotą piłkę, chociaż o to może być trudno. Grupa FC Barcelony w Lidze Mistrzów wygląda co najmniej interesująco. Trafili tutaj na Arsenal, FC Porto, a także Raków Częstochowa. Zatem szanse na wyjście z grupy są ogromne. Przechodząc w indywidualne ustalenia treningowe, rozważałem już od jakiegoś czasu przerobienie Neymara na zawodnika, który miałby grać na środkowym pomocniku ofensywnym. No bo w tych pozostałych treningach, pozostałych rozwojach, no to szczerze mówiąc 90 tygodni jakoś nas tutaj nie zadowala. A kto wie, może przy przesunięciu na typową dyszkę Neymar rozwinie skrzydła. Czas na chwilę prawdy, czy przesunięcie Neymara na ewentualny środek pomocy miałby sens? Miałby sens. 90 punktów overalla u Brazylijczyka wskoczyło od tak, co za tym idzie, warto iść w tym kierunku. Wobec przyjścia Neymara Ferran Torres poinformował klub, że chce odejść z Barcelony, przynajmniej na wypożyczenie. I nie musieliśmy długo czekać na potwierdzenie, najbliższe 2 lata hiszpański skrzydłowy spędzi w stolicy Włoch. Jako że finansowo dobrze wiemy, jak Barcelona wygląda, a raczej nie wygląda, no to ustaliliśmy sobie specjalną wytyczną dla naszych skautów. Wygląda ona następująco. Szukamy zawodników, którzy są członkami podstawowej jedenastki, najlepiej światowej klasy, którym został rok kontraktu. No i tyle. O, baben, ktoś nas tutaj ewidentnie nienawidzi. Na inaugurację ligi gramy z Realem Madryt. No, to moi drodzy, w La Ligę wjeżdżamy naprawdę z przytupem. No właśnie, skoro przy temacie La Ligi jesteśmy. Przypominam oczywiście, że oficjalnym partnerem kanału jest fuksiarz.pl, czyli oficjalny bukmacher La Liga w Polsce, i z tej okazji przygotował dla was specjalną ofertę powitalną. Aby z niej skorzystać, możecie pobrać apkę zarówno na wasz telefon z Androidem, jak i iOS-em i wystarczy wpłacić minimum 50 zł na wasze konto, zagrać dowolny kupon ako o kursie minimum 3.0 i spokojnie, jeżeli kupon nie wejdzie, otrzymujecie 100% zwrotu, czyli to jest taki freebecik na 300 zł maksymalnie. A jako że właśnie Fuksiarz jest oficjalnym bukmacherem La Liga w Polsce, to przygotował specjalny 20-złotowy darmowy zakład właśnie na La Ligę i ten zakład otrzymujecie bez względu na wysokość waszej wpłaty. Pamiętajcie, że oferta jest skierowana wyłącznie do osób pełnoletnich, a ja wam przybliżę mój najbliższy kupon. Moi drodzy, uważam, że Chelsea już w tym momencie przełamać się musi. I niestety, ale trafi na biedny Luton. Jeżeli się z Luton nie przełamie, to ja już naprawdę wątpię w ten sezon, więc uważam, że Chelsea zagra tam bardzo ofensywnie. Do tego stopnia ofensywnie, że wygra obie połowy. Do tego Villarreal, FC Barcelona, tutaj po prostu FC Barcelona. Natomiast w przypadku Rayo Vallecano z Atletico Madryt, uważam, że Atletico Madryt, że ekipa Diego Simeone zachowa czyste konto. Szczegóły oferty oczywiście znajdziecie w opisie. Pamiętajcie, że jest ona skierowana do pełnoletnich, jak już mówiłem, a teraz wracamy dalej do ratowania kariery Neymara. Na konferencji prasowej oczywiste są wręcz pytania o Neymara, więc powiedzmy, że będzie tu pasować. On z pewnością dowiedzie tutaj swojej wartości i mam nadzieję, że dowiedzenie tej wartości to będzie kwestia już tego pierwszego spotkania. Pierwsze El Clasico w tym sezonie trafiło się nader szybko i nie mówimy tutaj o jakimkolwiek przedsezonowym turnę, tylko już, tu i teraz. Gramy w La Lidze i podejmujemy Real Madryt. I teraz właśnie Neymar ma okazję powrócić do FC Barcelony w iście królewskim stylu. Neymar wdziera się w pole karne, jest jeszcze zagranie.
Aha, no to powiem tak. No nie było to najpiękniejsze El Clasico, nie był to najwspanialszy powrót Neymara do FC Barcelony, 0-0. W drugiej kolejce Neymarowi udało się w końcu jakoś zaistnieć na boisku, ale nie był to występ wybitny. Wdrożenie się w drużynę najwidoczniej musi potrwać. A jako że po stronie Neymara były pewne niesnaski, jeżeli chodzi o funkcjonowanie i współpracę z blokiem defensywnym, czas zainteresować się nowym bocznym obrońcą. A tym został Marc Cucurella, który za zaledwie 22 miliony euro i... Juliana Araujo dołączy z Chelsea do Barcelony. W sumie to powrót Marca Cucurei do dumy Katalonii. No to skoro jedenastka przynajmniej na papierze wydaje się być skompletowana, czas wspomóc zarówno FC Barcelonę, jak i przede wszystkim Neymara w dążeniu do najwyższych celów. W końcu trafiło się pierwsze ligowe zwycięstwo. Pytanie tylko, jak nasz Ancymon z Brazylii poradzi sobie nieco dalej. Okej, trzeba przyznać, że wrzesień w przypadku... ta porażka tutaj w Lidze Mistrzów kompletnie niepotrzebna i remis też w Lidze Mistrzów, to nie wygląda najlepiej, ale możemy rzucić okiem, jak wygląda taka... O Jezu Chryste, Neymar, kontuzja! Na ile? Ja pierdolę. 3 miesiące. No to zajebiście uda się nam uratować karierę Neymara. I on zdążył ile zagrać? 4 mecze? Tak, 4 spotkania, 1 bramkę tylko załapał w La Lidze. No to świetnie. Widzimy się za 3 miesiące. Ja wiem, że ja tam mówiłem, że do zobaczenia za 5 miesięcy i tak dalej, ale no musiałem sobie sprawdzić, jak Barcelona poradzi sobie z Rakowem, tym bardziej, że gra w Sosnowcu. Zatem automatycznie zastępujemy oczywiście tylko na ten mecz i rzućmy okiem, wygrywa w końcu FC Barcelona mecz w Lidze Mistrzów w Sosnowcu, pokonuje Raków Częstochowa 2-1 po bramkach Ansu Fatiego i Rafini. No a teraz już niestety... czas na powrót Neymara. Stary wstał 11 listopada, w Dzień Niepodległości. 11 listopada, tak? Święto Niepodległości. Wraca Neymar. I pytanie teraz, jak bardzo spadł mu overall, bo niewątpliwie do 88 punktów. W sumie nie jest aż tak tragicznie. Bez Neymara FC Barcelona w Lidze Mistrzów poradziła sobie wyśmienicie. Zaskakująco słabo poradził sobie Arsenal. Kogo pokonał Raków? Raków pokonał Arsenal! 28 września na stadionie w Sosnowcu Raków pyknął Arsenal 2-1. To najpierw jeszcze nam urwali po... O kurde, ej, to jest... A nie, czekajcie, nam urwał punkty... Dobra, nie, wszystko się zgadza. FC Barcelona 10 punktów, z FC Porto będziemy się bić o pierwsze miejsce w grupie. Z kolei w La Lidze jesteśmy aktualnie na miejscu 4, 30 punktów na naszym koncie, 8 oczek straty do Realu. Nas oczywiście jednak najbardziej interesuje ten, któremu overall spada, niestety, no spadł już, co sami widzimy na załączonym obrazku. On nadal ma to coś. Pytanie tylko, jak szybko z tym czymś wróci na nominalny swój overall. Tutaj 27 tygodni pokazuje dobrze, niech to będzie 27 tygodni, nawet 23 tygodnie. Proszę bardzo, panie Neymarito, proszę odpalać wrotki. Nie na taki powrót Neymara liczyliśmy. Cucurella niestety, bramka honorowa, zatem FC Barcelona przegrywa walkę o pierwsze miejsce w grupie C Ligi Mistrzów, ale i tak awansujemy do fazy pucharowej. Połowa stycznia za nami, zatem rozpoczyna się Super Puchar Hiszpanii i jak sami widzimy, FC Barcelona radzi sobie wyśmienicie. No poza jednym faktem, poważną kontuzją Araujo, który wypadł na pół roku. Ale poza tym, patrząc na overale, statystyki, bramki i asysty, nasuwa się tutaj jedno słowo: absolutna dominacja i kapitalna forma. Neymar w zaledwie 11 spotkaniach ma na swoim koncie 8 bramek i 3 asysty, a Robert Lewandowski 17 bramek, 7 asyst. Zatem nie widzę innej możliwości niż przypieczętowanie awansu do finału tegoż Superpucharu. Zatem czy tak rozpędzona ekipa poradzi sobie z Betisem? Otóż tak, Gündogan. Z kim innym moglibyśmy się zmierzyć w finale Superpucharu Hiszpanii, jeżeli nie z Realem Madryt? Nie udało się nam na inaugurację La Ligi, czas naprawić swój błąd w finale Superpucharu Hiszpanii i dopisać pierwsze trofeum na konto Neymara po powrocie do FC Barcelony. Już 47 minuta na zegarze i pytanie, czy Neymar pośle tutaj na któregoś z naszych zawodników jakiegoś spadającego liścia? Robert Lewandowski próbował, jeszcze Inigo Martinez ma tę piłkę, Pedri strzało.
Żenujący, o, powtórka. Wspomniany wcześniej Rodrigo Joselu strzela. No i niech mnie kule biją, zmarnowaliśmy my dogodną sytuację, tak samo Real Madryt, wszystko rozstrzygnie się w konkursie jedenastek. Niestety Neymara na boisku już nie ma, musimy sobie poradzić bez niego. Joselu kontra Marc-André Ter Stegen. Joselu, Robert Lewandowski. Nikt nie jest takim specem od trafiania rzutów karnych jak Polak Robert Lewandowski, idealnie. Odpowiedzieć może Rodrigo. Marc-André Ter Stegen broni i teraz Ilkay Gündoğan. Czy powtórzy wyczyn Roberta Lewandowskiego? Gündoğan ryzykownie, ale trafia. Dawid Alaba, Marc-André Ter Stegen, Alaba. Rafinha, czy to się na nim zemści? Rafinha upokorzył Courtois. Toni Kroos i znowu broni Marc-André Ter Stegen. Jeżeli teraz trafi Ansu Fati, FC Barcelona super pucharem Hiszpanii zakończy to spotkanie. Ansu Fati bez namysłu, mocno Ansu Fati broni Courtois. No to teraz bohaterem może być Marc-André Ter Stegen, trafia Vinicius. Kukureja, o kurde, to że akurat on będzie tutaj strzelał, to się nie spodziewałem. Kukureja trafia do siatki. Xavi, Neymar i reszta ekipy w objęcia swoje wpadają, bo oczywiście mają co celebrować. Ma co celebrować Neymar. Marc-André Ter Stegen pewnie zmierza ku pucharowi, ale widać, że tam wśród całej drużyny, wśród tych wszystkich zawodników jest też obecny i ten wyrzutek z PSG, któremu karierę próbujemy tutaj odmienić. Styczeń wygląda dla nas po prostu perfekcyjnie, ale teraz czas rozpocząć zmagania w Pucharze Króla. Mecz z Realem Racing Club to show Roberta Lewandowskiego. W 1/8 finału z kwitkiem odprawiamy łezkę i tym razem postacią pierwszoplanową był Rafinha. Ale z tego co widzę, to w tych wszystkich spotkaniach Neymar ma absolutnie wysokie noty, więc to nie jest tak, że jest jakąś bezbarwną postacią. Ćwierćfinał robi się już poważnie, ale nie na tyle poważnie, żeby Barcelona sobie nie poradziła. Koundé, Kukureja, Rafinha. Co robi Neymar? Ocena 6-8. Być może chłop asystuje jak szalony, ja go tutaj ganię. No nie, zaliczył jedną asystę, ale i tak statystyki ma co najmniej przyzwoite. No i zaczyna się luty. I zaczyna się jazda. W półfinale, mając do wyboru Espanyol i Real Sociedad, trafiliśmy też na Real, ale Madryt. W Lidze Mistrzów natomiast w 1/8 zmierzymy się z Interem. A w La Lidze Santander radzimy sobie dobrze, ale no nie na tyle dobrze jak Real Madryt. Mam nadzieję, że to nie będzie trzecie El Clasico, które zakończy się remisem. Rozpoczyna półfinał Pucharu Króla. Marc-André Ter Stegen, Koundé, Christensen, Inigo Martinez, Kukureja, Frenkie de Jong, Gündoğan, Pedri, Rafinha, Lewandowski, Neymar Junior oczywiście, natomiast po stronie Realu Madryt Courtois, Carvajal, Rudiger i strzelanie niestety rozpoczął Vinicius Junior. Nie tak to miało wyglądać. Na ławce rezerwowych widzę Luke Bakio, Kamavingę, Nacho, Joselu, Modricia, Fernanda, Mendiego i Kepę Arrizabalagę, czyli w tym uniwersum Courtois wyleczył się najwidoczniej nieco szybciej. I teraz może okazja dla Barcelony! Frenkie de Jong! Wyrównujemy 1-1. No i 2-1 Vinicius. Oho, no i ciężko będzie to odrobić. 3-1 Vinicius. Oj, tutaj Real się naprawdę niebezpiecznie rozpędził. 4-1. Gwóźdź i 4 bramki Viniciusa Juniora. No to jeżeli chodzi o pojedynek brazylijskich lewoskrzydłowych, mam nieodparte wrażenie, że ten z rodziny królewskich wygrał to starcie na Camp Nou, czy w Stadio Olimpico. W lidze radzimy sobie całkiem przyzwoicie. Z Interem Mediolan zremisowaliśmy 1-1. Ale gdy nadszedł rewanżowy pojedynek na Estadio Santiago Bernabeu w półfinale Pucharu Króla, dobrze wiedzieliśmy, że potrzebujemy lidera, który będzie w stanie odwrócić losy tego spotkania, dokonać absolutnie niemożliwego. I pierwsza okazja już się nadarzyła. Kukureja do Pedriego. Pedri na przedpole. Neymar strzela, jest bramka! Neymar zdobywa pierwsze trafienie na Estadio Santiago Bernabeu i wlewa trochę nadziei w serca sympatyków dumy Katalonii. Vinicius Junior w naszym polu karnym, 4 bramki na Camp Nou i teraz dogrywa do Juda Bellingama, a Anglik niestety, ale wyrównuje, komplikując bardzo sytuację. Robert Lewandowski przedziera się w pole karne. Robert Lewandowski, co za piłka od Rafini, który 5 sekund wcześniej pojawił się na boisku. Roberto kontra Vinicius Junior. Roberto, jeszcze zagranie Chimiavia, kapitalnie do samego końca. Teraz Neymar, zagranie do Roberta Lewandowskiego. Robert Lewandowski, odegranie do Neymara, ten wjeżdża w pole karne. Neymar jest już na granicy. Frenkie de Jong, panie sędzio, delikatnie tylko podostrzyłem. Fernand Mendy, dogranie w pole karne. Vinicius Junior broni Ter Stegen. Kukureja w jakimś szaleńczym rajdzie. Kukureja na przedpole, zagranie. Robert
Lewandowski. Robert Lewandowski! Strzał broni Courtois. Ilkay Gündoğan, szybka klepka z Neymarem. Neymar z lewej nogi. Neymar! Ależ to zawinął! Barcelona w dziesiątkę nadal groźna. Federico Valverde do Viniciusa Juniora. Vinicius Junior broni. Marc-André ter Stegen wybija tę piłkę. Kukureja. Zagranie do Pedriego. 90. minuta. Ferland Mendy strzela, broni Marc-André ter Stegen. Ale to nie wystarczy. Kończy się przygoda FC Barcelony w Pucharze Króla, mimo iż powrót na Estadio Santiago Bernabeu, a raczej zwycięstwo na Estadio Santiago Bernabeu stało się faktem, to drużyna Xaviego niestety odpada. Natomiast drugi mecz był równie szalony. Real Sociedad 4-2 ze Espaniolem, zatem finał pomiędzy Realem Madryt i Realem Sociedad. W La Lidze Santander nadal FC Barcelona goni Real Madryt, który nadal nie doznał jakiejkolwiek porażki. Mamy marzec, a Real nie przegrał meczu w lidze. Jeżeli chodzi o statystyki najlepszych strzelców, tak to wygląda bardzo wysoko. Griezmann, Rodrigo, Robert Lewandowski oczywiście. Pod kątem asystentów nie widać niestety tutaj gdzieś Neymara, ale ja mam na uwadze jedno. Jak długo Neymara nie było. Mimo to, jeżeli chodzi o strzelone bramki, to Neymar zrobił dokładnie to samo, czego dokonał Rafinha, tylko potrzebował na to 15 spotkań mniej. Wygląda to niezwykle imponująco. 1/8 finału Ligi Mistrzów. Inter Mediolan podejmuje FC Barcelonę. O, tym razem kontuzjowany Inigo Martinez. No to wymieniają się nam ci środkowi obrońcy jak w kalejdoskopie. Ale mimo tak gigantycznego rozstrzału składowego, FC Barcelona była w stanie Inter Mediolan na San Siro pokonać. Pedri, Gündoğan i Neymar. Marzec to również miesiąc iście perfekcyjny. Pogoń za Realem Madryt trwa w najlepsze. Już tylko 4 punkty do nich tracimy. W Lidze Mistrzów trafiliśmy na Benfikę. Ej, jest naprawdę w porządku. Jeżeli chodzi o statystyki, to ten nasz tercet ofensywny Neymar, Rafinha, Lewandowski, jak sami widzicie, działa jak w zegarku. Panie Neymar, czyli wychodzi na to, że faktycznie jeszcze się dało na tym europejskim poziomie. I to w Barcelonie. Wyjazdowy mecz z Benficą, skład widzicie na załączonym obrazku. Rotujemy cały czas tą drużyną wobec kontuzji, które nękają zwłaszcza blok defensywny, i będziemy musieli w rewanżu poradzić sobie bez Ilkaya Gündoğana, a Neymar z bramką. Może i bez Ilkaya Gündoğana, ale Oriol Romeu zastąpił go najlepiej jak się da. FC Barcelona tym samym awansuje do półfinału Ligi Mistrzów. No i w tymże półfinale mogła trafić nieco lepiej. Chociaż czy mogła? Barcelona, Bayern Monachium, Manchester City, Newcastle United. W Lidze Mistrzów z kolei Neymar, jak sami widzicie, rozgrywając zaledwie 5 spotkań, radzi sobie naprawdę przyzwoicie, jeżeli chodzi o jego statystyki. Ale teraz czas na raport tabeli Ligi La Ligi. No może tak powiem. La Liga Santander. Jak to tutaj wygląda? FC Barcelona jeszcze druga, ale tylko 4 punkty nas dzielą od dogonienia Realu Madryt. Myślę, że to jest realne. Zapominamy o La Lidze i kolejny remis. Robert Lewandowski przeciwko Bayernowi Monachium. I nawet Harry Kane nie pomoże, jak potężny Robert ładuje piłkę do bramki. Rewanż na Allianz Arena w Monachium. Harry Kane, Robert Lewandowski, Neymar i tak dalej, to po prostu trzeba przeżyć. Trzeba to zobaczyć. Zaczyna Ilkay Gündoğan, Jules Koundé, Pedri, kapitalnie do Neymara. Neymar na wino, tutaj jeszcze raz Pedriego, ten oddaje piłkę. Neymar strzela, Neymar trafia! Pokonuje bramkarza i Barcelona wysuwa się na prowadzenie. A strzela oczywiście Neymar. Kolejny kontratak i teraz Rafinha jest już na granicy pola karnego. Zagranie do Kukurei. Kukureja, nie wiem do kogo, ale dobrze, że Rafinha to miał uratować. Jeszcze raz Pedri, zagranie do Neymara. Neymar, czy tu był spalony? I koniec! Jedna jedyna akcja, wypracowana, skromna, ale dająca awans do wielkiego finału, wygrana. No skromnie, ale skutecznie, nie? No dobra. Myślę, że żaden kibic FC Barcelony by nie pogardził takim scenariuszem. I oczywiście, że bramkę musiał strzelić nikt inny jak Neymar. Ale zanim wielki finał Ligi Mistrzów, to jeszcze jest okazja, by ograbić z tytułu Real Madryt, chociaż takim remisem. No takim remisem to my nie odebraliśmy sobie, chociaż odebraliśmy czy nie odebraliśmy? No nie, Real by musiał przegrać wszystko do końca, my byśmy musieli wszystko wygrać, żeby jeszcze myśleć o tytule. A Real nadal nie przegrał meczu w lidze. O Chryste, ale nam wypada Marc-André ter Stegen. I to znowu na 3 miesiące. 3 miesiące? 3 miesiące? 3. W idealnym momencie. Lepszego nie było. O Jezu Chryste. Sekundy przed meczem z Realem Madryt w La Lidze, w najważniejszym meczu, który może troszeczkę de facto zadecydować o tytule mistrzowskim, wypada Marc-André ter Stegen, a mimo to
Udaje się nam zremisować 1-1, ale Real Madrid nadal nie przegrał meczu. W sytuacji tytułu ligowego nic się niestety nie zmieni. Oj, no to tym bardziej się nic tutaj nie zmieni. Real Madrid, mistrzem Hiszpanii. To dobrze by było, żebyśmy my chociaż byli wicemistrzem. No i tak się stało, chociaż w końcówce jeszcze niebezpiecznie się zbliżyło do nas Atletico, Real w ogóle zrobił Invincibles. Wygrał tytuł mistrzowski nie przegrywając żadnego meczu. Szapoba. Liderem klasyfikacji, a raczej królem strzelców już, Rodrygo. 28 bramek, Correa. Drugi, Robert Lewandowski. Trzeci. Najlepszym asystentem? Pedri. Ale nie skupiajmy się zbędnie na jakichś podsumowaniach. Nas interesuje Neymar. Czy Manchester City obroni tytuł mistrzowski? Jest takie prawdopodobieństwo. Finał Ligi Mistrzów, FC Barcelona, Manchester City, ale my mamy kilku zawodników, a zwłaszcza tego jednego, którego widzimy właśnie na załączonym obrazku, który ma inny plan. Inny plan na ten finał. I choć nie sposób zliczyć przeciwności losu, między innymi na czele z kontuzją Marka Andre Ter Stegena, teraz mamy nadzieję stanąć na wysokości zadania. Frenkie de Jong będzie od razu dośrodkowywał piłkę w pole karne. Robert Lewandowski, piłka przejęta przez Rafinie. Futbolówkę ma jeszcze raz Frenkie de Jong i strata. Robert Lewandowski z szansą na bramkę w finale Ligi Mistrzów z rzutu karnego. Czy uda się Polakowi ta sztuka? Czy pokona Edersona, a później Barcelona zastosuje taktykę absolutnie żelaznej defensywy? Trafia! Trafia Robert Lewandowski, Barca wychodzi na prowadzenie. No Jezus Maria, naprawdę? W taki sposób chcecie się bawić? Niech będzie. Erling Haaland kontra Iñaki Peña. I trafia Erling Haaland. Co więcej, Manchester City ma tutaj okazję do indywidualnego rajdu. Erling Haaland i udaje się nam to wszystko przerwać i jest okazja do odpowiedzi. W 60 minucie Frenkie de Jong kapitalnie z piłką wedrze się w pole karne. Frenkie de Jong, ależ piłka, strzał, gol! Robert Lewandowski, dublet! I koniec! FC Barcelona wygrywa Ligę Mistrzów, pokonując Manchester City. Niemożliwe stało się faktem. Załamani podopieczni Pepa Guardioli, ale absolutnie w niebo wzięty Neymar, bo w tym momencie chyba nikt nie miałby wątpliwości, że decyzja o jednak dołączeniu do FC Barcelony zamiast do Al-Hilal byłaby strzałem w dziesiątkę. Podsumujmy, Super Puchar Hiszpanii i Liga Mistrzów. Szczerze myślę, że jest to całkiem przyzwoity scenariusz. I teraz właśnie Neymar, bo tak to wszystko się ułożyło, że przekazałem mu opaskę kapitańską, podniesie uszatego ku górze. Szósta Liga Mistrzów na koncie FC Barcelony. Neymar wrócił w wielkim stylu. I teraz jedynie można zadawać sobie pytania, czy tak faktycznie wyglądałaby historia, gdyby Neymar nie odszedł z FC Barcelony. Gdyby Neymar teraz dołączył do FC Barcelony, zamiast do Ligi Saudyjskiej. Odpowiedzi na to pytanie nie poznamy, ale obrazki myślę, że ładne dla każdego sympatyka Neymara i Barcelony. Nawet piękne. Choć postacią pierwszoplanową w finale oczywiście był Robert Lewandowski, no to nie sposób nie zwrócić uwagi na wkład Neymara w tenże sezon. Swoją drogą kosmiczne jest to, że Iñaki Peña tak wleciał i zastąpił Marka Andre Ter Stegena w tak ważnych spotkaniach i w tym najważniejszym przede wszystkim. Jeżeli chodzi o bramki, najwięcej Robert Lewandowski, 33 trafienia, ale drugi w kolejności, tak, tak, jest Neymar, 21 bramek. Do tego Neymar dorzuca 7 asyst, 11 czystych kont, co przekłada się na fenomenalne statystyki. Myślę, że absolutnie każdy kibic piłki nożnej chciałby zobaczyć w rzeczywistości taki scenariusz. No, może poza kibicami Realu Madryt. Ale cóż, fakty są takie, że Neymar udaje się na wycieczkę do Ligi Saudyjskiej. Na jak długo? Tego nie wiemy. Czy kiedyś stamtąd jeszcze wróci? Tego też nie wiemy.